Tomek, opowiedz coś o tej Yamaszce. Co? No... Ile? 110 motogodzin? 110 motogodzin? No. No jo. No jo. Teraz się zesrała. Od nowości. Salon Polska. 50 od remontu. Bo Yamachy z tego od 18... Nie, od 9... Nie, 450 od 18 do 22 roku. Miały problemy z korbami. Korby się urywały. Do którego roku? Od 22 bodajże. Albo właśnie. Czyli ta 21 rok jest i ta by wchodziła w to. Tak. I miała remont zrobiony, bo wymieniona korba na bezwiedliwą już. Bo wada fabryczna była. No i tam robili remont w serwisie Yamaha. Był remont cały. No. Czyli w serwisie Yamaha. Tak, remont, korbę. I tą korbę już dobrą włożyli. Tak, jest ta korba bez wady już. Bez wad. No i w ogóle tania jest, nie? W naprawach. No i wada jeszcze kosze sprzęgłowe tutaj. Coś ty? Tłuką. Tłuką. No, ale nie przeszkadza to wiecie, ale tłuką. Wiesz co, ale jak przejeżdżałeś, to ja nie wiem, czy chyba łańcuch masz za słabo naciągnięty, bo... Każda 450 tłucze łańcuch o wahacz. Tak? Każdy. Znaczy tu nie o wahacz, tylko o ten, o ślizg. No. Każdy tłucze. Ale fajnie zaparkowałeś tą maszynę, wiesz, ci powiem. A, i kosze, o tych koszach sprzęgłowych, tuningowy kosz. Załatwia sprawę, Kinsona, Proxa jakieś, Vitra, załatwia sprawę, jeszcze wtedy, no, to wszystko. A tu głowica jest fajnie, 180. Bo kolektor jest ten. Wydech jest z tyłu, co jest ten. Aha. A słuchaj, a ja słyszałem, że ty odpalasz ją smartfonem. Mam połączenie. Masz połączenie? Mam. Pokazać? No, pokaż. Odpalanie nie, ale nie. Odpalanie nie, ale... Tomek założył tutaj lampę kozacką, LED-ową, z podświetleniem niebieskim. Jest lampa. Chyba nie ma biegu. Nie ma. Na luzie ma. To co tu pokaż? Good Power Tuner. Jest taka jampa. Łączysz się? Nie. O ty, ale masz tu fajne podświetlenie ty. Czad. Kurde, co jest? Nie łączy się. To też zakładałeś? Nie, no to jest oryginalne. Oryginalne. Jeszcze kontrolę trakcji. Dobra, mam. Ona ma kontrolę trakcji? Tylko nie mów, że ABS. Nie, ABS nie ma, ale kontrolę trakcji. Do trzeciego biegu, że jakaś moc odcina, że nikogo się już nie zgiwało. Aha. No, to teraz patrzeć. Tu mam ten. Więc tak. Tu jest mapy. Sobie wgrywam. Masz mapy, tak? Żeby nie wygasło. Tak. A, żeby był na ten. Żeby tak, żeby sygnał był cały czas, bo wysyła sygnał wtedy. No tak, mam mapę. To są oryginalne, to jest sobie sam stworzyłem. Łagodny jest bardzo wtedy, że nie ma, nie szarpie. Czyli na jakiej mapie jeździsz teraz? No jak na kole, to jeżdżę na najmocniejszej, jaka jest. Aha, i wtedy piąty bieg. No, a w enduro jeżdżę, znaczy takie bardziej przeciskanie się gdzieś, jakieś takie delikatne podjazdy, techniczne bardziej, to na słabej mapie jeżdżę. No jak prosty, taki długi podjazd, to gaz na maksa, najmocniejsza mapa. No, co tu jeszcze jest? I to o ile? 55 koni, nie? Na kole. Na kole. O. Temperatura wody, temperatura powietrza, bateria, naładowanie akumulatora, obroty i pan, gaz. Widzisz gaz? Tu jest gaz, trotyl. Widzę. No kurde, nie wierzę. No. Co tu jeszcze jest? Nie no, aplikacja jest zawodowa, nie? Jest jeszcze ten, ciśnienie paliwa tu gdzieś było. Ciśnienie na wtrysku? No. Nie gadaj. No serio. Gdzieś to było. Bo znalazłem raz, ale ten. Ja tego jeszcze do końca nie wiem, co tu jest. A także muszę wam powiedzieć, że Tomek lubi jazdę enduro i tor lubisz, nie? Tor jest fajny. Znaczy tor tak enduro bardziej, ale tor też ujdzie. Aha. To dobry tor. No dobry. A tu u nas to nie ma dobrych torów. Wiesz co, w Toruniu jedynie, nie? Toruń jest dobry. Tam zawodnicy trenują i tam wiesz co jakiś Toruń czas. Chyba Lubicz, nawet Lubicz też jest dobry. W Lubiczu bardzo... nie byłem. A ty słyszałeś, że jest dobry. Ale fajnie wyglądasz na tle tego zachodzącego słońca i bety.
Yamaha lepiej tam wyglądała. No. A zawieszenie po serwisie, to przy 60 godzinach też było, cały serwis był. Cały serwis. No. Także widzisz, takie zamarzenie miałeś. A ile to pali? Siema, siema, byku. Bardzo dużo. Bardzo dużo pali. Bardzo dużo pali. No na cały wyjazd to mi brakuje zawsze. Mój paliwo w plecaku może. Tak jakbyś miał dwusuba. No bo 6,5 litra baki to jest. Ile tam wciągnęło mi na poligonie, jak jeździliśmy tam ekipą dużą, na cały dzień. To 7 litrów i ledwo starczyło. Bo miałem litra, ten, to litrem dojechałem. Nie, z 15 km na litrze dojeżdżałem do miejscówki po paliwo inne. Więc problem był, albo na cierpicach ten. Dobrze, ale że tam stacje są blisko, nie? Siema, siema, byki. Ale 3 litry brałem wtedy ze sobą. Na cierpicach to był problem, ale te podjazdy cierpice... Dramat. Czemu? Na takich ciężkich podjazdach to nigdy nie było. Coś ty. No tam się prawie z miejsca podjeżdża pod takie ściany. Jeszcze trzeba skręcać między drzewami. Jest sypko. Jest sypko. Jest bardzo ciężkie tam podjazdy. Ale Yamaha daje radę. Dwa wjechałem, z kilkunastu. Nie, na cierpicach nie wiem, chyba nie byłem. Pod jeden fikołka zrobiłem. Yamaha... Fikoł był, Yamaha przeżyła. No nie, nic się nie stało, bo ten na mnie spadła. A, no tak, na Tomka spadła. O, Jan. Nic się nie stało. Nie no, powiem wam, że kurde, tanie remonty są, Yamahy. Nie wiem, jak tam z silnikiem żywotność na razie. Tłok, ile? 400? No, torba. Ale na tłoku myślę, że jak jej nie sprzedam, to teraz tłok ma 60, to myślę, że tak tłok chcę do 200 ciągnąć. Bo enduro jeżdżę. No. A to, no. A to duża pojemność i tak nie... No nie wyżyłujesz jej. Nie. A tak nie wykorzystasz tego wszystkiego. Myślę, że 200 to będzie... 200, tak 170-200 to tak... No. Nie, myślę ten, jak zobaczę, jak będzie z tłokiem, kamerę ten do świecy wsadzę i zobaczę sobie. Jak to będzie wyglądał. Mm-hmm. Sobie zrobię rewizję w środku, bez rozbierania. Bez rozbierania. Dzięki Tomek, że pokazałeś nam Yamahę. Może jeszcze na live, nie wiem, może jakiś przelot by był, ale nie wiem. Nie, nie chcę się zaraz zwijać. Nie, Tomek się już zwija, już na kole nie będzie. Nie, jestem się. Opony szkoda, choć tak łysę. Jeszcze trochę ujeżdżą. Jeszcze trochę to supermoto założysz tu opony jak ja. No, ale 17, tak już. No, dostaniesz chyba. Bardzo ciężko. Yamahy, jakieś ten, używek nie ma w ogóle. Nie ma. Nówki są, ale używek nie, ale nówki kosztuje komplet 6 tysięcy, a ja... No, no, no. Ale wiesz co, jesień się będzie zbliżała, ja tutaj sobie założę na tył i pojeździmy enduro. Wiesz? No. Jesień, nie... zima, to śmiało. Możemy, no. Możemy latać. Ja tam na poligon fajnie tam jestem. Poligon, tam są, jak tereny tam jeździłem, ja. Ale wiesz, teraz jak jest nagonka, to wiesz, może być słabo. Wiesz, teraz. To nara. Naprawdę, godny polecenia. Lecimy, Tomek! Tomek, jest moja Yamaha! Zostaw ją! Zostaw ją! O, ja pierdolę. Oj, na moją starą betę muszę wsiąść. Jeszcze, no. No jo, no jo, no jo. Teraz się zesrała. Ja macha się. Ja macha mają takie nabiegi, kiedy się odpala. To jest takie... No. Ten wyjechał, a ja? Chula, nie wyjadę. Wyjadę.
panie. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.